Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6:40 i wyruszam na poszukiwania. Dzisiaj, tak samo jak wczoraj, bliziutko w Tysie będę sobie śmigał z wykrywką. Wczoraj pogoda była tragiczna. Deszcz z lodem padającym. Strasznie było. Szybko ziemia rozmokła, błoto było. Jeszcze wilgotno, więc mało przyjemnie. O, już jadę nad obwodnicą. I zaraz będę w Dysie. Już jestem na miejscu. Widzę sobie jakimś polem, gdzie popląd rośnie. Widzę na ścierni. Tam sobie jakiś myśliwy ambonkę zrobił przy wąwozie. Sporo saren widziałem, więc ma tutaj co strzelać. Może mnie nie ustrzeli. Nie, jasno jest. Siódma dochodzi. Fajny teren tutaj. Nie myślałem, że tutaj pod Lublinem takie fajne miejscówki są. I coś znalazłem fajnego. Sygnał 30 na Equinoxie. Proszę bardzo, tutaj leży sobie. Co to jest? Chyba monetka jakaś. Dosyć duża. Duża moneta, ale chyba wycieruch jakiś, chyba kopiejki, tak mi się wydaje. I tymczasem wyszło coś takiego. Nie wiem, co to jest. Może jakiś kieliszek? Patrzcie, coś tutaj jest wyryte. Czy to sreberko? Jakby punca jakaś była. Chyba srebrny kieliszek. Wszędzie w koło taki sam. Szkoda, że rozwalony. Trochę tutaj poleżą. Ale ciekawa rzecz. Słabo dzisiaj. Kopiejka, trochę śmieci i ten kieliszek. Szału nie ma. Ale może coś wyjdzie jeszcze. Jak widzicie, jest guziczek. Tak mi się wydaje, tak. Łóżko też jest. Zaraz zobaczymy, co to za guzik.
słabo widać, ale orzełek rysuje się, ale wycieruch straszny. No, polski guzik. Ale stan słaby. I jest kolejna łuseczka. Kaliber 9 mm z tego pola. Już chyba trzecia. Ale ta na szczęście caluska. Oczywiście wystrzelona. Czyli bezpieczna. Sarenki biegną sobie. I jeszcze coś takiego wyszło. Jak widzicie, trochę tego złomu nazbierałem. Kilka garści będzie kolorku. Powoli będę kończył i zawijam się do domu. A w domu wiadomo, podsumowanie. Wracam sobie do auta przez wąwóz, który latem będę atakował. Teraz na razie pola, bo wiadomo, ten wąwóz cały rok jest dostępny. A pola to tylko od jesieni do wiosny. Więc teraz koncentruję się na polach. A wąwozik, jak mówiłem wcześniej, latem będę sobie tutaj przyjeżdżał rowerkiem czy autem. Wezmę dziecko, tutaj auto. Można do tego wąwozu nawet autem wjechać. Więc będzie co robić. Cały sezon blisko domu. Nie tylko wyjazdy tam raz w tygodniu w okolicy Chrodła. Ale i na tygodniu, na kilka godzin. 2-3 można wyskoczyć. Dobra, idziemy tędy. O, wąwóz widzicie. Tam biegnie w stronę rzeczki Ciemięgi. Tutaj rozgałęzia się. A ja tędy sobie pójdę. Kurczę, tutaj by na nartach pojeździł, jakbyś nie chciał spadł. Jakby przed świętami spać. A jak nie, to na narty gdzieś trzeba będzie się wybrać. Na lubelskie stoki. Wczoraj chyba chrzanów ruszył. Ale padało i jeszcze nie miałem czasu za bardzo. W sumie zmęczony byłem też po tych porannych wykopkach. Więc nie pojechałem pojeździć pierwszy raz w tym roku na nartach. O, jest ok. Nieźle to wygląda. Eksploracja będzie super. Mam nadzieję, że dokładnie uda mi się ten rejon dobrze zrobić. W sumie całe lato jest na to. To można będzie dwa razy przejść te pola. O, zdyszałem się. No, dwa razy przejdę. Raz w multi, a raz na 4 kHz. Jakąś głębszą taką poprawkę zrobię. Jestem już w domu. Jak widzicie, za dużo to nie ma. I zaczynam podsumowanie. Kopię jeczki. Stan tragiczny. Rocznik 1891. Nominału nie widać, ale to chyba 3 kopiejki będą. Polski guzik z orzełkiem w koronie, ale stan jest tak tragiczny, że nic po umyciu nie pojawiło się więcej z tego, co widziałem na polu. Łuseczka kaliber 9 mm. No i ten fajny kieliszek. Nie wiem, może to myśliwski jakiś kielich. Może tam chłopaki coś po polowaniu sobie pili, a może jakiś inny. Punce są. Taki to był wyjazd. Krótki i za wiele fantów nie ma, ale poruszałem się 3 godzinki w terenie. Przed świętami jeszcze kilka wypadów takich zrobię krótkich, takich 3 godzinnych, porannych. Żeby coś ponagrywać przed moim wyjazdem na narty. A
20 planuję taki dłuższy wyjazd ze znajomymi i będziemy szukać depozytu po dziadku. A tymczasem pozdrawiam wszystkich, mówił do Was Grosik. Cześć!